Witajcie, jestem Pertix, witam was na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku na polskiej serii. Jak możecie już po miniaturce i po tytule zauważyć, jest sporo zmian na moim gospodarstwie. Kupiłem dwa silosy do zboża, czy tam do rzepaku, no i oczywiście przyczepę i głównie ciągnik. Tutaj akurat jest za mną przyczepa 15... 14,5 tony chyba dokładnie ma, metal techa, no i oczywiście case'a Pumę CVX'a 240, on ma chyba 270 koni. Czemu aż tak dużo? No to najpierw wejdę sobie, bo dzisiaj żniwa pszenicy, chyba pierwszy raz na moim kanale pszenicę będę kosił. No ale tutaj, jak możecie zauważyć, już trochę wykosiłem. No i dlaczego tak, że kupiłem aż taki duży ciągnik? Moim zdaniem to już jest trochę końcówka też farminga i nie ma co się bawić, no w też takim, oczywiście jakiś mniejszy ciągnik też przy będzie u mnie na gospodarstwie, ponieważ też chcę trochę odciążyć i szóstkę i ustosa C360. A możecie się zapytać też, skąd na to wszystko pieniądze tak wziąłem cały rok, jakby przesunąłem. I żeby tam krowy się trochę bardziej rozwinęły i naprodukowały mi, przewinąłem cały rok, tak jak wspomniałem, no i żeby się tam krowy lepiej rozwinęły i żeby i trochę mleka wzięły i trochę wyprodukowały. I chyba ze 125 tysięcy litrów, więc no to jest naprawdę ogromnie i teraz, jak możecie w sumie zauważyć już od paru odcinków, jakby mówiłem, że gram na poziomie łatwym, no to tam 250 około tysięcy z tego zarobiłem. Tu sprzedałem tura od 60 i w końcu i tam cały osprzęt. No i jeszcze chyba tam trochę mleka później sprzedałem, no i tak się wykazało, że mam takie oto właśnie nowe nabytki, które mam nadzieję, że spodobają wam się. Czekajcie, ja tu sobie wezmę, może by słoma trochę leciała. Tym bizonem w sumie koszę pierwszy raz na moim kanale jakby zboże, bo soję kosiłem i kukurydzę. I też mam w planach właśnie zmianę kombajnu, ale jeszcze nie chyba na razie, tylko te żniwa będą. Nie wiem jak przyszłe, czy jeszcze zdążę tutaj w farmingu do przyszłych żniw, czy dociągnąć, czy już będzie nowy farming. Bo jak będzie nowy farming, to już raczej nie będę chyba nagrywał w 19. No i o, jak możecie zauważyć, trochę mi tu wymroziło, bo jak gram na właśnie tutaj na Mod Seasons, wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa, no na Mod Seasons, to są takie place wymaknięte, no to kto gra w farminga i kto gra na Mod Seasons, ten wie. O, tutaj też taki placek skoszone, mam już tam dwa pola, tam gdzie właśnie kosiłem kukurydzę na kiszonkę, tak i jak i na kukurydzę na ziarno. Tam miałem dwa pola pszenicy i skosiłem tam około 40 chyba ton, albo ponad 40, około 50 chyba nawet ton, bo było tam tej pszenicy, no już nie pamiętam dokładnie. No i jak możecie zauważyć, tutaj też fajnie sypie, bo już 3 tony 200. Tam też kosiłem, nie moim kombajnem, tylko wypożyczyłem sobie na testy Nocera. No jest duży ten kombajn, ale no sobie wypożyczyłem, bo ponieważ chciałem zobaczyć, jak się nim kosi, a bo też testuję sobie kombajny. Oczywiście nie będę aż na razie testował, kupował tego CR-a. New Holland CR, ale może mniejszy jakiś New Holland, może coś innego, a może New Holland, no nie wiem, zobaczę. I po prostu tak sobie testowałem, a mówię, miałem trochę okazji, miałem ten, to sobie mówię, a czemu by nie przetestować. I o, też chciałbym już w pola niedługo iść, no mam sprzęt, znaczy teraz kupiłem ciągnik i już naprawdę teraz tylko maszyny do niego kupić i będzie wszystko, o. I pełen zbiornik. O, rura, ciekawe. O, czekajcie. No wiem, że to trochę nierealnie, ale może czekajcie. O, wiem, że to nierealnie, ale na razie muszę być tak, żeby
rura mi dosięgnęła tutaj przyczepy, bo ta przyczepa jest dosyć wysoka. No i co, ja już będę się z wami powoli żegnał, jak możecie zobaczyć jeszcze na stronę, nic nie gubi, dobrze. No i co, ja już będę się powoli z wami żegnał, bo chciałem taki krótszy film wam nagrać. No i co, jeżeli taki film wam się spodobał i oczywiście nowe nabytki, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale, bo na 1000 subskrypcji na moim kanale będzie Q&A. Więc co, do następnego odcinka, na razie, cześć!